dobry. Dzień dobry. I jak się spało? Bardzo dobrze, ale idę dalej spać. Ostatnia noc za nami. W nocy było podobno minus jeden na dworze, ale nasz kamper dał radę, nasze śpiwory też. Było cieplutko, przespaliśmy całą noc. No teraz idziemy się zbierać, ale pada deszcz. Nikogo jeszcze nie ma. Tak wygląda jadalnia. A tu jest kuchnia. Bardzo sympatycznie to wszystko wygląda. Jest czajnik, toster, drugi toster, są garnki, talerze, sztućce, nawet jest telewizor i lodówka z zamrażalnikiem. Także naprawdę full wypas z kuchni. A tu zaraz jak się wychodzi z kuchni, to w tym samym budynku są toalety. Tak to wygląda. Pada śnieg. Pada śnieg. Co tu się wydarzyło? Pokażę wam jeszcze kawałek kempingu. Tutaj w ogóle pan ma szklarnię, ale nie jestem pewna, co w niej się znajduje. Może pomidory. A tutaj dalej jak się idzie, to jest właśnie ten basen. Jest super. A tutaj od razu jest toaleta i prysznic. Nikogo nie ma, bo pokażę. Jest jedna toaleta i jeden prysznic. Ale super, że od razu przy basenie jest prysznic. To nie musieliśmy daleko chodzić. Rozpadało się jeszcze bardziej. To jest hit. Dzisiaj dla odmiany zamiast owsianki mamy trochę niezdrowe śniadanie. Carbonara z proszku. Trzeba tylko zalać wodą. I zupka chińska. Czasem można. Zasadniczo to trzeba się powoli zbierać, bo mamy 400 km do przejechania, żeby wrócić do domu i po drodze jeszcze dwie miejscówki do zobaczenia, więc przydałoby się już poruszyć. Tak, tak. Pijemy kawusię szybko i jedziemy. Jest godzina 9:15. Jedziemy dalej. Żegnamy się z naszym ulubionym kempingiem. Można jechać. Jedziemy, daleka droga przed nami. Papa baseniku. Jesteś już ready? Tak, jestem gotowy. Cieszę się niezmiernie. Okulary na nos i możemy iść.
Idziemy, ale na dworze tak wieje, że nie wiem jak to wytrzymamy, bo kawałek trzeba iść. No ale idziemy, co zrobić. Jesteśmy na północy Islandii. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć tę bazaltową formację skalną wyłaniającą się z morza. Nazywa się Hvítserkur. A tu standardowy wodospadzik. Idziemy zobaczyć na dół, bliżej. Ale wieje! Strasznie. Mroźny wiatr jest. A trzeba iść taką stromą ścieżką na dół. Chyba muszę schować kamerę. Dobrze, że jest odpływ i możemy sobie tutaj podejść bliżej niego. Bo jak jest przypływ, to tutaj jest wszystko zalane i nie da się tutaj dojść. Tak w ogóle to oprócz tej formacji skalnej, to przepiękne widoki tutaj są dookoła. Przepiękne miejsce. Tam jest taka czarna plaża, widać dzika, na którą nie można nawet chyba dojść. No a tutaj widać w tle góry i te fale na oceanie. Magicznie, przepięknie. Przed zachodem słońca, dlatego został zamieniony w skałę. Idziemy pod górę z powrotem. We'll be right back.
daliśmy radę. Wydawało się z góry bardziej strome i niebezpieczne niż w rzeczywistości było. Nie było tak strasznie. A tu jest tabliczka. Duże ryzyko upadku i bezpieczniejsze zejście jest koło parkingu. Nawet o tym nie wiedzieliśmy. Ale bezpieczniejsze to też trochę dalsze, bo trzeba wtedy tam tą ścieżką iść przez tą plażę. No nie było tak źle. Jesteśmy już prawdopodobnie na ostatniej wystawce naszego road tripa. Jest to kanion Kolufjur, co z islandzkiego oznacza kanion Kolf. Według legendy ten kanion został wykopany przez trójcę o imieniu Kola, dlatego się tak nazywa. Przez ten kanion płynie rzeka Vidi Dalsa, która jest jedną z najważniejszych rzek łososiowych na Islandii, ponieważ wyławiają tutaj około 1200 łososi rocznie. Kanion ma około kilometra długości i od 40 do 50 metrów głębokości. Więc lepiej tam nie spaść. Wiadomo. Idziemy go zobaczyć. Idziemy zobaczyć, może zobaczymy jakiegoś łososia. Weźmiemy sobie na obiad. Tam jest ścieżka, można jeszcze zobaczyć z innej perspektywy ten kanion. Idziemy? Czy idziemy na mostek zobaczyć wodospad z bliska? Próbuję na mostek. Chodźmy na mostek. Bo wieje. Bo wieje. Na Islandii cały czas wieje, więc nic dziwnego, ale... Ej, nie mów, były dni bez wiatru na tej wycieczce. No był, no w sumie był, tak. Ale dzisiaj wieje. Bardzo wieje. O, aż dawaj, mroźno jest. Po zimno. Jednak to nie była ostatnia atrakcja na dzisiaj. Idziemy jeszcze zobaczyć wodospad.
Ostatni już na tej wycieczce. Tak, to już będzie ostatni. Na tej wycieczce. No ładnie tu jest, nie powiem. Kasia na sam koniec trasy przejęła kierownicę. Tak jest. I od razu spadł śnieg. Dokładnie. Tylko wsiadłam do samochodu i zaczął padać śnieg. Ale tylko przez chwilę. No ale co tam? Dałabym radę. Nie? Chyba tak. Dobra, jedziemy. Jedziemy dalej. Znaczy jedziemy z powrotem i już kierunek dom. Tak. Po drodze jeszcze będzie sklep i stacja benzynowa. I do domu. Jedziemy. Nasz road trip oficjalnie zakończony. Tak, a jakby ktoś się pytał, czy starym, wysłużonym Fordem Fusionem da się przejechać dookoła Islandii i spać w nim na kempingach, to tak, da się. Zrobiliśmy 2000 km. W 5 dni. No i co? No i teraz nasz Ford potrzebuje troszeczkę miłości. Trzeba będzie go ładnie umyć i posprzątać. Tak, dokładnie. To koniec naszego road tripa, ale nie koniec naszych wycieczek po Islandii. Także do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Cyk! Jeden bucik. O kurde. Snego. Nie, to mam być tak zdrowko. Jaka kondycja? Don't stop! Me, no, having a good time, having a good time. Na jedną nogę i drugi bucik na drugą nogę. Z jakiegoś Grubsona. Pam, pararam, pam, pam, par. Nie. Nie? Nie, dalej. Polare. O Jezusie. Ale jestem urodzona aktorka. Tylko sobie śpi, a tu nagle? Otwórz oczka, kochanie, mamy nowy dzień. Teraz już naprawdę. Zdrówko. A
antyperspirantem popsikaj się. Dobrze uczysz się, na zapas wysikaj się. Aktor drona chowa się przed wiatrem. Chodzisz z wódce, zawsze zamykaj klapę. To jest zaledwie 10 minut drogi od drogi numer 1. 10 minut drogi od drogi numer 1. Popełnia błędy, czasami nie wie, którędy ma iść. Nie wiem, po co ja to pierdolę. Ale nudzi mi się, bo wyciula ta drona mnie. Nie ogarnie teraz, ogarnia wszystko. Zdobywa szczyty lub upada nisko. Dobra, już się nie denerwuję, przepraszam, już jadę. Strzydzić ciebie nie pozwoli. Na siłę dzieciaka, bo mój się w głowie popierdolę.